Siemanko, tutaj Mateo, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie nietypowy odcinek. Kiedyś miałem do was prośbę, poprosiłem was o pomoc i wy mi pomogliście, nie zawiodłem się na was, dlatego teraz liczę, że znowu mi pomożecie, a właściwie to nie mi, tylko dla pewnego gościa. Słuchajcie, już wam mówię, o co chodzi. Dużo dostaję ogólnie wiadomości typu: ej Mateusz, mam raka, weź mi, daj suby, tak? Nie wiem, nagraj o mnie filmik, bo mam raka i w ogóle. I to jest oczywiście żart, bo jeżeli ktoś ma raka, to raczej pisze do, nie wiem, lekarza, a nie do mnie. Natomiast ostatnio napisał do mnie chłopak, który ma naprawdę problemy i to na pewno nie jest żart, bo ja przez chwilę też myślałam, że to jest znowu jakiś tam żart, że ej Mateusz, daj suby, bo dawał mi nawet swoich rodziców do telefonu, chciał ich dać, tak? Chodził do psychologa, ma naprawdę mega problemy ze znajomymi. I powiem wam szczerze, że jego sytuacja naprawdę nie jest taka wesoła. I miał kanał na YouTubie, na którym miał 8 tysięcy subskrypcji. I niestety z przyczyn prywatnych prosił, żebym ja tego nie mówił, bo boi się o swoje bezpieczeństwo. Po prostu usunięto mu ten kanał, tak? I słuchajcie, to jest jego kanał. On się nazywa Tofo. I teraz tak, słuchajcie, proszę was właśnie o subskrypcję. Ponieważ ten gościu naprawdę ma mega problemy. Chodzi do psychologa, tak jak już wcześniej mówiłem. I mam taką prośbę, żebyśmy wbili mu 9 tysięcy. On na starym koncie miał tych subskrypcji 8 tysięcy. To zrób mu taki prezent i wbijmy mu o ten jeden tysiąc więcej. Tak, mam nadzieję, że to się uda. To jest nietypowy odcinek. Wcale nie sądzę i właściwie to nie chcę, żeby wbiło na ten odcinek dużo osób, bo wiadomo, że będą jacyś tam hejterzy. Ten chłopak na pewno mówi prawdę. Ja powiem tyle, myślcie co sobie chcecie, kłóćcie się w tych komentarzach, ale ten chłopak na pewno mówi prawdę. Jeżeli ktoś się w tym momencie zhejtuje, to naprawdę powiem wam szczerze, że nie ma serca, bo nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby hejtować, żeby kopać człowieka, który już leży, na ziemi i jakby chce wstać, ale nie może. Także słuchajcie, to na tyle. Bardzo jeszcze raz proszę, to będzie taka ogromna prośba. Bardzo ja będę się cieszył i myślę, że ten Tofo też. Zostawcie suba, wbijmy mu te 9 tysięcy, myślę, że to się uda. Na razie, ja wam życzę miłego dnia i tobie, Tofo, też życzę miłego dnia. Na razie, trzymajcie się, miłego dnia.